Witam pana Marka Trojana, trzecie pokolenie już krewnych księdza Jana Machy. Jego siostra Róża była pana babcią. Nie tak. Jak bliska jest ta więź ludzi już trzeciego pokolenia, więc którzy nie znali bezpośrednio samego księdza, ani nawet jakby nie mieli okazji dobrych kontaktów, czy szerszych kontaktów z tymi świadkami jego życia. Czy to jest dalej żywe, autentyczne i trwa? Myślę, że na pewno. To jest bardzo takie też ciekawe zagadnienie, dlatego że w zasadzie ksiądz Jan Macha, nasz wujek Hanik, był w naszej rodzinie obecny w tym naszym trzecim właśnie pokoleniu moim, mojego rodzeństwa, moich kuzynów, moich kuzynek, w zasadzie od samego początku, głównie za sprawą naszej babci Róży, która była młodszą siostrą księdza Jana. I zawsze ta postać gdzieś przy różnych okazjach, przy różnych jakichś sytuacjach, gdzie często babcia wspominała, pojawiał się. Osobiście też opowiadał mi o nim mój ojciec, Kazimierz Trojan, więc od taty też tego się dowiedziałem. Jakaś taka więź była. Natomiast rzeczywiście dopiero jakby głębiej zaczynaliśmy, mogę powiedzieć może za siebie, tę postać poznawać w momencie, kiedy no, pojawiały się kolejne źródła na jego temat, kolejne informacje, bo wiadomo było, że był ten przekaz ustny, głównie za sprawą babci, głównie za sprawą pokolenia mojego taty, czyli tego kolejnego. Natomiast dopiero w sumie od tych góra kilkunastu lat udało się więcej na temat tej postaci dowiedzieć, na temat jego życia, na temat jego działalności i na temat jego świadectwa. Czy rozumiem, że śledził pan te wszystkie wydarzenia, które się zaczęły dziać w momencie, kiedy rozpoczęła się beatyfikacja, pojawił się ten bardzo ważny dokument znaleziony przez IPN, czyli akt oskarżenia i przede wszystkim ta sentencja wyroku. I to jakby przesądzało pewne rzeczy, prawda? Bo zawsze było to pytanie, czy to była tylko konspiracja czysto wojskowa, czy to była działalność charytatywna. No, z tego dokumentu niemieckiego jasno wynika, że to była w zasadzie wyłącznie działalność charytatywna. Czy jakby sama ta beatyfikacja była jakimś, czy przygotowania do niej, wzmożonym okresem zainteresowania się tą postacią dla pana? Na pewno tak. Już nawet troszeczkę wcześniej, kiedy okazało się, że odnalazły się jako archiwalia, jako spuścizna księdza Jana Machy i jego kazania. Tak, w 2012. Tak. Pana ojciec znalazł je. Tak, zgadza się. I to od niego po raz pierwszy miałem za jego pośrednictwem styczność z tymi kazaniami. Jeszcze wtedy w wersji nie do końca zredagowanej, nie wydanej, ale już to zapoznawanie się z tymi kazaniami, do tego jeszcze z listami wysyłanymi z korespondencją z aresztów w Mysłowicach, później tutaj z aresztów w Katowicach, też to było dla mnie bardzo, bardzo takie mocne doświadczenie, ponieważ tak na dobrą sprawę wcześniej, do tego momentu znałem ja osobiście tylko treść tego ostatniego listu, napisanego na kilka godzin przed... Wstrząsającego. Dzisiaj tak. Go miałem w ręku, tak. Ponieważ miałem to szczęście, że oglądałem te przedmioty, które są pamiątkami, relikwiami, zanim je włożono do relikwiarza. Także rzeczywiście te mocno pożółkłe kartki, bardzo wyraźne, kaligraficzne jego pismo, tak. Ten zamaszysty podpis, Hanik, prawda? List jest w języku niemieckim, bo tylko taki mógł być. Zresztą dokładnie. To jest bardzo dobra niemczyzna, też dodam. Bardzo dobra. I to jest płynnie pisane, jakby on to nie zastanawiał się. To jest jakby tak... niezwykłe wrażenie robi ten dokument, prawda? Nawet w sensie takim czysto... powiedział, opisu zewnętrznego, nie wnikając w treść. To nie widać człowieka, który wie, że za 3 godziny go już nie będzie. To jest bardzo spokojnie, kaligraficznie, płynnie napisany list. No, a już nie mówię o jego treści.
A potem pan zaczął sięgać do tych wcześniejszych też, do tak? tych wcześniejszych, dokładnie. Do listów, później do homilii, które się zachowały. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to dla mnie doświadczenie ciągłe. Dlatego, że od tamtego czasu w różnych okresach życia do tych homilii sięgam. I przyznaję, że za każdym razem odkrywam w nich coś nowego. Dla mnie osobiście są one rzeczywiście taką ważną częścią spuścizny księdza Jana Machy. No tutaj też bardzo dużo i bardzo dobrze, że się o tym mówi, akcentując jego zaangażowanie, powiedzmy, no to społeczne, charytatywne i to, że to już, że tak powiem, sięgało tego okresu jego młodości, nawet bardzo wczesnej, gdzie był bardzo wrażliwy na ludzką krzywdę, na ludzką biedę, to swoją drogą też na mnie do teraz robi duże, duże wrażenie. Natomiast rzeczywiście poza tym w tych homiliach i kazaniach okazuje się, jak przynajmniej dla mnie to takie jest interesujące, ile ważnych innych zagadnień istotnych z punktu widzenia wiary ksiądz Jan tam porusza. Bardzo dużo miejsca poświęconego Eucharystii, znaczeniu sakramentu ołtarza i w kazaniach dla dorosłych i dla dzieci, jeżeli zresztą się nie mylę. To ostatnie te datowane kazania, które były wygłoszone w Rudzie Śląskiej w parafii świętego Józefa przed aresztowaniem w Katowicach, to były właśnie kazania o Eucharystii tak. skierowane dla dzieci. Pamiętam, że czytałem je też jakiś czas temu synom, dzieciom i dla mnie jako dorosłego robiły one bardzo takie duże wrażenie i są, przyznaję, przy różnych okazjach taką może nie chcę powiedzieć inspiracją, ale no czymś takim, co wywołuje jakieś poruszenie serca i pokazuje wagę różnych istotnych rzeczy w naszym życiu doczesnym. Poza tym ostatnim listem, który jest w ogóle ponadwymiarowy, prawda? Bo to jest eschatologiczna pewna wizja, która uważam, że powinna pozostać głęboko w pamięci Kościoła i wszystkich Polaków. To dla mnie równie wstrząsające momenty są, trzeba jakby zrozumieć całą sytuację, on nie może pisać wszystkiego, musi pisać w obcym języku, prawda, żeby korespondencja wyszła, pisze po niemiecku, przegląda to cenzura, a więc absolutnie nie jest tutaj w sytuacji wolnej. Ale zapewne pan pamięta te dwa listy z okresu Bożego Narodzenia i z Wielkanocy. Tak. Kiedy on duchowo przenosi się, jak to było dla niego ważne, prawda? On jakby współsiada z tymi swoimi domownikami do stołu wigilijnego. Słyszy dzwony, te asocjacje, prawda? Dzwony wielkanocne. Ach, jakże chciałby się być w tym momencie w kościele. To jest znakomity styl poza wszystkim. Tak, zdecydowanie. Zarówno jego kazań, zresztą świetnie władał też językiem niemieckim, też to trzeba powiedzieć. To jest coś zupełnie niezwykłego w tych jego kazaniach. Chciałem zapytać, jak ta postać, bo na pewno w swoim środowisku pracy spotyka się pan też z pytaniami, z różnego rodzaju opiniami, jak ona rezonuje nie wśród rodziny, tylko wśród obcych ludzi, w pana środowisku pracy. Czy jest zainteresowanie? To znaczy, zainteresowanie rzeczywiście jest, to jakby może jest tak bardzo zindywidualizowane, dotyczy różnych, wiadomo, osób, różnego rodzaju wrażliwości, ale rzeczywiście miłe są takie akcenty, kiedy na tę postać zwracają czasami uwagę osoby, których bym na przykład wcześniej nie podejrzewał, że będą w ogóle tym tematem się interesowały, czy ten temat znały, prawda? Nawet z racji tego, czym się zajmuję, było dla mnie zawsze miłym takim akcentem, kiedy tutaj akurat media związane z mniejszością polską na Litwie dosyć regularnie publikowały wszelkie nowe informacje, które pojawiały się na temat beatyfikacji
bardzo, bardzo też obszernie i myślę, że to też istotne, bo tu na przykład bym się nie spodziewał, że rzeczywiście Polacy z Wileńszczyzny mogą jak w jakiś sposób też no, sięgać tutaj potem. Hanik jest postacią uniwersalną, bo zresztą rozmawiałem w Warszawie z dziennikarzami, którzy właśnie podkreślają ten regionalny charakter. Mhm. Ja mówię to, że uroczystość będzie w Katowicach, to świadczy tylko o tym, że uczczone jest miejsce, gdzie Hanik, z którym był związany, gdzie cierpiał i gdzie zginął, no bo w tym mieście zginął. Natomiast postać nie jest żadnym, nie ma wymiaru lokalnego. To jest święty, błogosławiony, dany nam wszystkim w kraju. Tak, tak. I to myślę, że bardzo ładnie tutaj też właśnie przy tej okazji wychodzi. To jest taki przykład, który pokazuje, że to właśnie tak jak pan redaktor mówi, no to czasami można tak odruchowo właśnie pomyśleć, że to taki regionalny patriota, sługa Boży. Męczennik, tak, prawda? Dokładnie. A tutaj okazuje się, że właśnie wszystko to, co dotyczy jego osoby, jego postaci, ma taki wymiar rzeczywiście no, zupełnie wykraczający poza region, poza kościół w regionie. No, wszystko szerzej. Jego pasje różne, bo sportowa, to mnie fascynuje, prawda, że on był znakomitym sportowcem, on przecież musiał sporo trenować. No tak. Tak, prawda, na tych zdjęciach w tych Azotach musiał sporo trenować, a więc jakby ta stara formuła w zdrowym ciele, zdrowy duch tu jest u niego się realizuje, pasje muzyczne. Zresztą w czasie tej beatyfikacji wiem, że jest przygotowana pewna niespodzianka. Też coś o tym słyszałem, że będą użyte skrzypce księdza Jana, które przechodzą renowację i zabrzmią. Tak, 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 tak. I zabrzmią te skrzypce, a pan będzie lektorem. No, ściślej lektorem będzie mój starszy syn Wojciech. Może nie stricte lektorem, bo może tak, mój młodszy brat będzie rzeczywiście lektorem, jeżeli się nie pomyliłem, natomiast syn będzie czytał jedno z wezwań modlitwy wiernej. Aha, to znaczy, że w rodzinie zostaje, a nie pan. Tak, to zostaje w rodzinie, natomiast ja nie. Przyszedł pan do tego studia z małym synem. A jak on, czy on się interesuje, czy dla niego to jest czwarte pokolenie? Czwarte pokolenie i myślę, że tutaj to też jest takie, że mogę się wyrazić, sprzężenie zwrotne. Dlatego, że w jakiś sposób właśnie mojego starszego syna Wojtka ta postać wzbudza bardzo taką żywą więź, żywe emocje. On bardzo często tak podkreśla też, że się na różne sposoby identyfikuje z postacią wujka Hanika. Też, a tak on jest nazywany, tak? Tak jest nazywany w rodzinie, tak? Dlatego czasami, no, to chociaż przykładowo synowie mówią o nim często wujek Janek. To też tak. Więc tutaj w sensie właśnie może to taka relacja, taka ta serca bliższa jeszcze, tak, taka dziecięca też może, młodzieńcza. Natomiast też zawsze, przynajmniej w ostatnim czasie, kiedy modlimy się wieczorem rodzinnie, to z inicjatywy właśnie Wojtka odmawiamy modlitwę za wstawiennictwem sługi Bożego, księdza Jana Machy. I też przy różnych okazjach zapoznawaliśmy się wspólnie z jego właśnie spuścizną w postaci homilii, kazań, listów. Więc muszę przyznać, że jeżeli akurat tutaj chodzi o młodsze pokolenie, to czwarte pokolenie, no to rzeczywiście, przynajmniej z mojej perspektywy mogę potwierdzić, że jest zainteresowanie i jakaś pasja w pewnym sensie też. A dla pana osobiście, co w tej postaci jest najbardziej pociągające, inspirujące? Tak się nad tym też czasami zastanawiam, czasami, kiedy myślę właśnie o księdzu Janie, to się nad tym zastanawiam, co takiego jest w nim, co tak mnie pociąga. I też muszę powiedzieć, że przy różnych okazjach to są różne rzeczy. Kiedyś bardzo pociągało mnie jego aktywne zaangażowanie w czasie okupacji niemieckiej.
To była taka jedna rzecz. Przy innej znowu okazji, odkrywając tę postać bardziej i głębiej, jego właśnie zaangażowanie społeczne, jego ta taka aktywność charytatywna, nawet pewne takie rzeczy, których no, chciałbym zweryfikować, już może będzie to troszeczkę trudne. Czasami się zastanawiałem, czy w jakimś sensie mógł być jakoś związany z tercjarzami franciszkańskimi, chociaż tutaj nie mam żadnych informacji na ten temat. Właśnie też ze względu na to zaangażowanie. Czy z innej strony z kolei, jeżeli chodzi o dzieci, młodzież z Salezjanami, no tutaj też, jeżeli się nie mylę, był rodzinnie pewien związek, a w kazaniach też się na, powiedzmy, postać i dorobek świętego Franciszka Salezego powołuje. Na pewno też w innych momentach to są takie rzeczy, które pasjonują, jeżeli chodzi o jego taki zapał wiary. To z kolei w lekturach właśnie kazań i tych listów. To coś, co rzeczywiście co jakiś czas tak mnie uderza, jakieś takie poruszenie serca wywołuje. Dlatego to jest pytanie dla mnie, przyznaję, no, pod tym względem bardzo trudne, bo różne te takie rzeczy, które pociągają, są i trudno powiedzmy wybrać. No, może w tym obecnym jakby momencie życia, to wydaje mi się, że właśnie to z jednej strony to zaangażowanie na rzecz ubogich, potrzebujących przede wszystkim, a z drugiej strony właśnie to akcentowanie tego, co też w jednym z kazań ujął, że bycie właśnie takim świętym dnia codziennego, nie takim świętym, czy jak to chyba też sam ujął, takim katolikiem niedzielnym, tylko to, że właśnie to, że jesteśmy To, kim jesteśmy, powinno się przejawiać każdego dnia w tym, co robimy. Również do tego to przypominanie, żeby powierzać różne swoje troski Panu Bogu, Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, żeby pamiętać o tym, żeby nawet na chwilkę do tego Kościoła, kiedy taka możliwość jest, przyjść, pomodlić się. To akcentowanie, wielkie akcentowanie znaczenia modlitwy różańcowej, wylewania oliwy, różańca na wzburzone wody naszych czasów. I może kiedy tak już ten przydługi wywód miałbym spuentować, to chyba ta rzecz jest taka obecnie dla mnie aktualna, że kiedy zapoznaję się z tym, co głosił, co pisał, to też jakby zwracał uwagę na to, że czasy, w których wtedy ludzie żyli, w których działo, są trudne. I że w pewnym sensie to, że są tak zwane trudne czasy, czas chyba nie jest do końca niczym nadzwyczajnym. Każdy czas jest na swój sposób trudny, ale są pewne sprawy wyższe. Nasza wiara, która jest tutaj dla nas drogowskazem i źródłem siły do tego, żeby właśnie dawać świadectwo i być takim świętym dnia codziennego. Był Pan na jego symbolicznym grobie teraz, we Wszystkich Świętych? Tak. Byłem właśnie razem z synem, udało nam się pojechać. Dużo ludzi było? Wtedy tak. Było dużo jeszcze zapalonych zniczy. Akurat też tradycyjnie zresztą, jak w parafii właśnie w Chorzowie Starym, była procesja, akurat tak się złożyło, że jak przyszliśmy, to była procesja na cmentarz z odmawianiem różańca. To też tutaj moja ciocia Małgorzata brała tutaj też w tym udział. Też była druga jeszcze z żyjących sióstr, ciocia Janina z mężem wtedy. Tak się spotkaliśmy spontanicznie, muszę przyznać, bo nie planowaliśmy wyjazdu, my akurat, bo tak nam się poskładały sprawy, że tak powiem, rodzinne wtedy, ale właśnie syn bardzo prosił, żebyśmy pojechali też właśnie na Wszystkich ale Świętych. Ale przy tym grobie chyba zawsze we Wszystkich Świętych paliły się lampy i ludzie się gromadzili, więc to był taki pierwszy znak trwałej obecności, o który zresztą prosi w tym liście z więzienia. I on może też jest jakimś takim ważnym punktem łączącym ten moment śmierci z jego nowymi narodzinami w dniu beatyfikacji. Także takich punktów było wiele. Bardzo wiele tych punktów ocaliła Pańska rodzina. I bez tego by tej beatyfikacji nie było.
Także to jest, skoro czwarte pokolenie już jest zafascynowane Hanikiem, to może i kolejne odkryją takiego świętego sąsiedztwa, bo on trochę taki był. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Właśnie to, co wspomniałem na podstawie jednego z kazań o tym właśnie świętym dnia codziennego takiego sąsiedztwa. No właśnie, to jest też myślę jakieś takie wyzwanie na obecne czasy dla każdego z nas i też myślę dla kolejnych pokoleń, bo jestem przekonany, że tutaj, jeżeli chodzi o nasz region i powiedzmy to schodzenie pokoleniami niżej, że ksiądz Jan na pewno ostatni nie był zdecydowanie i mam nadzieję też, że stanie się taką inspiracją dla ludzi też młodszych, też tych, którzy może dopiero się urodzą, a którzy między innymi za jego przykładem będą czy czynili dzieła miłosierdzia, czy no, swoją działalnością uświęcali swoje otoczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.